Dzisiaj sobie opowiemy troszeczkę o naszej pyszyckiej piątce na segregację. Witam wszystkich bardzo serdecznie w Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Komunalnym, czyli opowiemy właściwie, jak należy segregować odpady. Tutaj widzimy pojemniki na odpady segregowane i zaczniemy od pierwszego z nich. Jest to nasz kolega, najgłośniejszy z wszystkich pojemników na odpady segregowane, czyli tak zwany wyszkłolony. Proszę Państwa, co możemy umieścić w takim pojemniku? Możemy umieścić odpady, jak sama nazwa wskazuje, odpady szklane, czyli wszelkie słoiki, pojemniki po sokach, pojemniki po napojach. A dlaczego mówię, że on jest najgłośniejszy? Dlatego, że jeżeli wrzucimy tutaj jakikolwiek odpad szklany, to się robi bardzo głośno, prawda? Te słoiki. Następny kolega nazywa się Plastika Metallica. Jako jedyny z nich jest najbardziej zadowolony, dlatego że do tego rodzaju pojemników możemy wrzucać aż dwa rodzaje odpadów. Czyli oprócz odpadów plastikowych możemy rzucać również tutaj odpady metalowe. Odpadów plastikowych, proszę Państwa, mamy w swoim gospodarstwie bardzo dużo. Tutaj sobie pozwoliłam przynieść odpady, które zostały wytworzone podczas tygodnia, prawda? Mamy tutaj tak, sporo folii, odpady z tworzyw sztucznych, bardzo dużo odpadów. Następny kolega to Papa Papier. Do tego pojemnika wrzucamy tekturę, papier opakowaniowy, gazety. Mamy tutaj następnego kolegę, który ma na imię Elbio. Do pojemnika brązowego, do kolegi Elbio, możemy wrzucić skórki od banana, skórki od jabłka, pozostałości po warzywach. Ostatni pojemnik, który nam został, to jest tak zwany zmieszko. Czyli tutaj trafiają wszystkie odpady, których nie możemy wysegregować w pojemniku brązowym, niebieskim, żółtym i zielonym. Do tego pojemnika trafiają między innymi worek od odkurzacza. Jesteśmy w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Jest to miejsce, do którego każdy mieszkaniec gminy Pyrzyce może przywieźć odpady, które nie mieszczą mu się do pojemnika. Muszą być to odpady segregowane. I tak mamy tutaj odpady wielkogabarytowe. Jeżeli mamy jakieś odpady wielkogabarytowe, z którymi chcemy się pożegnać w naszych mieszkaniach, możemy zawsze przywieźć to do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Z drugiej strony mamy opony. Też można tutaj przywieźć. Tam dalej można przywieźć pozostałości z farb, lakierów. Czyli jeżeli przeprowadzamy w domach jakiś remont i zostają nam jakieś farby, to oczywiście nie wyrzucamy tego do pojemnika, nie wyrzucamy tego do lasu, ale przywozimy do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Proszę Państwa, taki punkt jest czynny 3 razy w tygodniu, we wtorki i w piątki od 10 do 18 i w soboty od godziny 9 do godziny 15. Czekamy tutaj na Was i myślimy, że rozwiązanie takie, że każdy z nas może przywieźć odpady do punktu, jest lepsze, aniżeli to, żeby te odpady znajdowały się na dzikich składowiskach odpadów lub w lesie.